Przechodzimy do punktu 4.6. Korekty zadań i podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014. Jest to projekt uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, w imieniu której głos zabierze koleżanka Madej. Oddaję jej głos. Bardzo proszę. Komisja Zdrowia pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że zgodnie z pismem, który żeśmy otrzymali z Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Spraw Społecznych, jedno zadanie, a mianowicie spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin realizowane przez MOPS zostały ocenione negatywnie. W związku z tym komisja dokonała stosownych korekt i projekt uchwały macie Państwo przed sobą. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? W sprawie kolega Rojewski, bardzo proszę. Takie pytanie. Ta platforma w zespole szkół integracyjnych pozostaje w komentarze. Chciałbym mieć. Dziękuję. Kolega Rajewski. Jest prawda, jest tak, że nie trzeba było cały komplet nową platformę. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie.